element gospodarki niemieckiej. Polską gospodarkę w Polsce pracuje na Niemczech, także jakby jest to naturalne, że Niemcy interesują się tym, co się dzieje w Polsce. No nie, może interesują się tym, co się dzieje w Polsce. Dlaczego by Niemcy miały się nie interesować tym, co dzieje się w Polsce? Kilka lat temu była wizyta Angelikarka w Stanach Zjednoczonych, że ona przywoła ze sobą mnóstwo niemieckich przedsiębiorców, kiedy rzeczywiście widać było, że jej na tym bardzo, bardzo zależy, kiedy ona wstanawiała takie żerwo, twardo, mówiła o tym, jak ważne jest gospodarka niemiecka dla gospodarki amerykańskiej, odwrotnie. To było nowe rozwiązanie. Natomiast tutaj nie sądzę. Angela Merkel, tak? Nie przewiduje tutaj wielkich wydarzeń. A kanclerz Niemiec Angela Merkel dziś składa roboczą wizytę w Paryżu. To jej pierwsza zagraniczna podróż po zaprzysiężeniu. Proces tworzenia rządu w Niemczech trwał tak długo ze względu na brak jasnego rozstrzygnięcia w wyborach do Bundestagu. Rząd tworzy koalicja partii chadeckich CDU-CSU i socjaldemokratów z SPD. Komitet Stały Rady Ministrów ma się dziś zająć projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Wczoraj pozytywnie zaopiniowała go Rada Służby Publicznej. Nowela zmieni model funkcjonowania rządu ze stricte politycznego na polityczno-urzędniczy. Zakłada m.in. likwidację nagród dla ministrów i sekretarzy stanu oraz przeniesienie wiceministrów w randze podsekretarzy do służby cywilnej. Zgodnie z projektem sekretarze stanu będący parlamentarzystami będą mogli pobierać 10% uposażenia posła lub senatora. Przewodniczący Rady Służby Publicznej Tadeusz Woźniak mówi, że dyskusja nad projektem była ożywiona. W uchwale Rada pozytywnie oceniła projekt. Wskazała na dwa elementy, które można byłoby poprawić. Te służby cywilnej w ramach tego projektu miały się jako wyłączone spod kontroli dyscyplinarnej. Uznaliśmy, że nie może być żadnej osoby, która by działała poza kontrolą dyscyplinarną. Rada zwróciła też uwagę na zapisy dotyczące nagród dla sekretarzy stanu, dla ministrów konstytucyjnych. Jest tam zapis, że osobom piastującym te funkcje nie będą wypisane nagrody. Te zapisy, że rozumiemy, iż chodzi tutaj o pieniężne nagrody uznaniowe. Natomiast nie są to jedyne nagrody, jakie można przyznać pracownikowi. Wskazaliśmy, że taki zapis pozwalałby także takiego pracownika, na przykład nagrody jubileuszowej. Szef KPRM Michał Dworczyk zapewnił w rozmowie z Radiem Maryja, że zastrzeżenia Rady Służby Publicznej zostaną przeanalizowane. Na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję 17 wiceministrów. Wcześniej zapowiedział, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chce zredukować liczbę ministrów i wiceministrów o 20-25%. W lutym wzrosło zatrudnienie i wynagrodzenie, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny.